No i w taki właśnie sposób możemy mieć na dowolnym iPhonie Apple Pay. Cześć, z tej strony Mateusz. Jak wszyscy dobrze wiemy, Apple Pay w Polsce zadebiutowało mniej więcej rok temu i w tym czasie 12 banków w Polsce wdrożyło taką opcję płatności w swoim systemie. Natomiast ciągle jest ten problem, że nie wszystkie te banki wspierają Apple Pay i często jeszcze dostaję od Was pytanie, co zrobić, jeśli Wasz bank nie wspiera Apple Pay. No generalnie sami karty z banku, który nie wspiera tej technologii, nie dodacie, więc taka opcja nam odpada, ale pomyślałem, że pokażę Wam inny prosty sposób, który większość z Was spokojnie będzie mogła wdrożyć i korzystać po prostu z niego na co dzień, a jest nim oczywiście Revolut. Nie wiem, czy słyszeliście o tej opcji, być może tak, bo usługa jest na rynku od 3 lat i zdobywa coraz to większą popularność. Natomiast w kontekście używania Revolta z Apple Pay jest to dość duża nowość, bo premiera była nieco ponad 2 miesiące temu, jeśli dobrze pamiętam. Dla tych wszystkich z Was, którzy nie wiedzą, co to jest i z czym to się je, pokrótce Wam to przedstawię. No i tak naprawdę zachęcę do użytkowania tego, bo w zasadzie minusów korzystania z Revolta nie ma. Wszystko w tym fintechu w zasadzie wydaje się być lepsze aniżeli w normalnym banku. Chodzi tutaj głównie o jakieś prowizje, przewalutowania i tak dalej. Także to plus to, że możecie korzystać z Apple Pay na waszym telefonie, daje nam to, że jest to usługa w zasadzie kompletna. Jeśli chodzi o to, od czego należy zacząć, aby móc korzystać w ogóle z tego Revolta, to po prostu trzeba się zarejestrować na ich stronie. Link znajduje się w opisie tego filmu, więc przechodzicie tam, podajecie swój numer telefonu, pobieracie apkę, no i konfigurujecie cały wasz profil. Jest to mega uproszczone i zajmie wam to, nie wiem, kilka minut. Potem następuje prosty proces weryfikacji, totalnie bezpieczny, więc się nie musicie o to bać. No i tak naprawdę po założeniu takiego konta otrzymujemy wgląd w aplikację, w której mamy stan naszego konta. No i możemy, a raczej powinniśmy nawet go sobie najpierw doładować, czyli przelewając po prostu z naszego banku jakąś kasę po prostu na to konto, dzięki czemu po chwili w naszym wirtualnym portfelu pojawią się po prostu pieniądze, które po prostu później będziemy mogli spożytkować albo na jakieś zakupy na mieście, płacąc fizyczną na przykład kartą, bądź właśnie z użyciem Apple Pay, albo po prostu płacić wirtualną kartą w internecie za jakieś zakupy, czy podpinając ją na przykład do App Store'a i płacąc za gry, albo na przykład podpinając ją do Bolta, dzięki czemu będziecie mogli w prosty sposób płacić za przejazdy, nie bojąc się o to, że zejdzie wam za dużo kasy z konta. Ja tak na przykład robię, bo do Bolta i Ubera mam właśnie podpięty Revolt i wtedy po prostu wiem, że tyle, ile kierowca zażąda za dany przejazd, tyle mi zajdzie po prostu z karty i mogę to już sobie czytelnie sprawdzić. Także tutaj generalnie macie kilka pomysłów na to, jak spożytkować po prostu te pieniądze, na przykład w Polsce. Natomiast oczywiście do Polski to się nie ogranicza. Ba, powiedziałbym nawet więcej, że w zasadzie międzynarodowe korzystanie z tej karty jest dużo bardziej efektywne ze względu na to, że możecie po prostu płacić sobie za granicami naszego kraju w obcej walucie, nie martwiąc się o to po prostu, że zostanie przeliczony kurs walut na nie wiadomo jakim poziomie. Tak jak to ma miejsce na przykład w niektórych bankach, gdzie ten kurs jest naprawdę chory i bardzo odbiega od średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. Także na przykład będąc na wakacjach w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech czy w ogóle w jakimś innym miejscu na świecie, płacąc właśnie tą kartą, zapłacicie tą cenę w obcej walucie po bardzo dobrym kursie i w zasadzie bez żadnej dodatkowej prowizji, chociaż ta, z tego co wiem, może się pojawić w momencie, w którym będziecie na przykład wypłacać jakąś dużą kwotę, bądź będziecie robić przewalutowanie w weekend. Wtedy to jest płatne bodajże na poziomie 0,5 czy 1%, ale to jest też taka drobnostka, ale warto o tym wspomnieć, żeby sobie po prostu też doczytali to w regulaminie. No i tak naprawdę ta sytuacja to jest kwintesencja użytkowania po prostu Revolta, bo odpalacie sobie Apple Pay, czyli w zależności od modelu albo klikacie tutaj, albo tutaj, no i później wybieracie sobie kartę, tutaj oczywiście to dla nas będzie Revolut, przykładacie ją i płacicie i cyk, macie wszystko z głowy. Także nie ma żadnego problemu tak naprawdę w tym, że wasz bank nie wspiera jeszcze Apple Pay, bo możecie sobie to obejść, przelewając właśnie z tego banku pieniądze do tego konta swojego, a później po prostu płacić za jakieś zakupy, czy po prostu płacić za jakieś usługi w internecie, czy choćby na przykład za te przejazdy w Bolcie. Warto jeszcze powiedzieć o kilku pomniejszych rzeczach związanych właśnie z tym Revoltem. To tak jak mówiłem, możecie sobie zamówić kartę totalnie za darmo, wystarczy się zarejestrować, link jest poniżej. Dodatkowo od jakiegoś czasu możecie kupować m.in. akcje na amerykańskiej giełdzie oraz można też inwestować w kryptowaluty, a także mamy możliwość wykonywania darmowych międzynarodowych przelewów, więc tutaj również sporo można zaoszczędzić. Z kolei chcielibyście szybko przelać pieniądze znajomym na przykład na jakimś wspólnym obiedzie czy po spotkaniu, aby się rozliczyć, to też to możecie od razu zrobić za pomocą funkcji płatności w pobliżu. No i też warto powiedzenia jest to, że mam tutaj naprawdę bardzo fajną aplikację mobilną, z której wszystko po prostu widzimy, co jest, za ile kupiliśmy i mamy podgląd wszystkich swoich wydatków, czyli jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Także jak widzicie, ta usługa według mnie jest naprawdę genialna. No i dodatkowo zyskujemy możliwość użytkowania Apple Pay, jeśli wasz bank po prostu tego nie pozwala. Samo użytkowanie tej usługi jest oczywiście darmowe, bo za to konto nie płacicie, ewentualnie te malutkie prowizje przy przewalutowaniu na przykład w weekend.
Natomiast to są w praktyce grosze i tak. Tak jak wam mówiłem, wystarczy się zarejestrować. Link jest na dole w opisie tego filmu. Także tam was odsyłam. A jeśli mielibyście jeszcze jakieś dodatkowe pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Chętnie wam pomogę. No a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć.